Cześć, dziewczyny, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj Was zapraszam na filmik poświęcony mojej pielęgnacji porannej. Pokażę Wam, jakich kosmetyków używam na bieżąco. I zadając Wam pytanie na Instagramie, czy chcecie, żebym zrobiła dla Was taki filmik zbiorczy, bardzo chętnie odpowiedziałyście, że tak. Więc dzisiaj Wam pokażę kosmetyki, które u mnie się pojawiają w pielęgnacji porannej. Skupimy się w kolejnym filmiku na pielęgnacji wieczornej, ponieważ Was zaproszę do swojej łazienki, pokażę, jak ta pielęgnacja wygląda. Będzie mi zdecydowanie łatwiej na bieżąco Wam pokazywać się te kosmetyki. A dzisiaj Was zapraszam do pielęgnacji porannej. Mam nadzieję, że znajdziecie coś dla siebie. Jeżeli macie jakieś swoje alternatywy, to oczywiście piszcie mi śmiało w komentarzach, ponieważ ja bardzo często czytam komentarze z podpowiedziami i dużo sobie zapisuję właśnie takich Waszych propozycji. Więc będzie mi miło, jeżeli również opowiecie mi o swojej pielęgnacji, zarówno właśnie porannej czy wieczornej, bo czasem jest tak, że używamy bardzo podobnych kosmetyków zarówno rano i wieczorem. Natomiast czekam na Wasze komentarze, no i Was zapraszam oczywiście do filmu. Dużą zmianą, która zaszła w mojej pielęgnacji, jest to, że nie używam rano wody. Zaczęłam czytać mnóstwo takich artykułów na temat tego, czy faktycznie warto sięgać po tą wodę, po produkty myjące do skóry twarzy o poranku. I dużo znalazłam informacji o tym, że podczas nocy nasza skóra się najbardziej regeneruje, odbudowuje tą warstwę właśnie lipidową, która jest odpowiedzialna za nawilżenie naszej skóry. I różne detergenty zawarte w środkach myjących, które używamy rano, no po prostu niszczy tą barierę. A tak naprawdę w nocy, jeżeli jest skóra dobrze oczyszczona, oczywiście wieczorem, przykleja się do niej tylko kurz. Pamiętajmy o tym, żeby szybko, znaczy szybko, często zmieniać na przykład swoją poszewkę na poduszce takiej nocnej, bo dzięki temu te zarazki nie kumulują się na poduszce. Pamiętajcie o tym, że na jaśku na przykład najwięcej się kumuluje bakterii, bo nasza skóra się poci. I jeżeli na przykład długo nie zmieniacie białej na przykład poszewki, to on widzicie, że ona jest po prostu żółta od tego potu i różnych zabrudzeń, więc pamiętajcie o tym też, żeby właśnie często zmieniać takie poszewki. No i wracając do tego, że nie używam rano wody, no to czym tak naprawdę myję buzię? Możecie sobie przetrzeć na przykład buzię płynem micelarnym, jeżeli nie macie zaufania, że faktycznie ta buzia nie będzie oczyszczona. Natomiast dla mnie świetną alternatywą jest właśnie tonik albo hydrolat. Hydrolat również Wam może zastąpić tonik, natomiast ja, słuchajcie, korzystam już od kilku miesięcy z tego toniku marki Pharmaceris. To jest akurat tonik normalizujący do twarzy. T-Zone Oily Skin, czyli właśnie przeznaczone do skóry tłustej, mieszanej, która ma skłonności do trądziku. Moja skóra teraz, słuchajcie, wygląda naprawdę dobrze, moim zdaniem jest w dobrym okresie. Natomiast wiadomo, że te wszystkie jakieś tam niedoskonałości, które się pojawiają na żuchwie, czy też w okolicach brody, no to są niestety pozostałości hormonalne. Wychodzę z nich, moja skóra coraz lepiej wygląda, natomiast pamiętajcie o tym, żeby też leczyć takie niedoskonałości. I właśnie takie produkty mi pomagają. Pytałyście się mnie też, co można używać w ciąży. No pamiętajcie o tym, żeby na pewno nie sięgać po produkty, które zawierają w składzie kwasy. Ta seria akurat marki Pharmaceris posiada również kremy, które świetnie działają na skórę, bo działają też troszeczkę złuszczająco, regulujące sebum. Natomiast zawierają w składzie kwas fitowy i kwas mlekowy, który nie jest wskazany na przykład właśnie w okresie ciąży, ale jeżeli nie jesteście właśnie w takim momencie życia jak ja, nie jesteście w ciąży, to jak najbardziej możecie używać takie kremy. One nam, Wam naprawdę szybko przede wszystkim usuwają te niedoskonałości. Ja na przykład swojego czasu rozmawiałam z koleżanką, która używała całej tej serii i jest bardzo zadowolona, bo naprawdę wyprowadziła swoją skórę i podpowiedziała mi właśnie te toniki. Natomiast tak jak mówię, jeżeli nie lubicie toników, to możecie śmiało przetrzeć buzię hydrolatem. Bardzo Wam polecam hydrolat lawendowy, który jest też jednocześnie odkażający, bakteriobójczy, ładnie nawilża i przede wszystkim normalizuje wydzielanie się sebum. Mięty pieprzowej jest świetny, różany. Jeżeli macie na przykład bardzo wrażliwą cerę naczynkową, skłonną właśnie do podrażnień, to wyciąg z róży Wam po prostu ukoi tą skórę. Więc to jest pierwszy krok, po który jakby sięgam i zastępuję go zamiast wody. Ja, słuchajcie, taką pielęgnację stosuję od 2 albo 3 tygodni i muszę Wam powiedzieć, że jest duża różnica, bo zauważyłam wcześniej, że jeżeli na przykład myję buzię piankami, czy też używam szczoteczki sonicznej, to czasami po prostu podrażniam niepotrzebnie skórę, więc jeżeli macie taki problem i widzicie właśnie u siebie coś podobnego, no to spróbujcie sobie tak przez 2-3 tygodnie używać tylko właśnie toniku i w kolejnym kroku po prostu produktów, po które najczęściej sięgacie. I kolejnym krokiem, po który ja przynajmniej sięgam, to jest właśnie ta esencja
energetyzujące, odmładzające marki Recibo. Ja już Wam pokazuję tą esencję czwarty albo piąty raz na kanale, bardzo często omawiam też ją na Instagramie, ponieważ to jest kosmetyk, który na mnie wywarł bardzo duże wrażenie i super mi się sprawdził w pielęgnacji. Ja zauważyłam duże nawilżenie skóry, rozpromienienie jej, świetnie w ogóle wyglądają podkłady na tym produkcie. I jeżeli na przykład macie skórę tłustą bądź mieszaną i nie chcecie obciążać buzi na przykład kremami, to to jest świetna alternatywa, żeby po prostu nałożyć taką właśnie jedną pompkę esencji na Waszą buzię, no i w kolejnym kroku sięgamy na przykład po lekkie serum i na tym kończymy pielęgnację. Natomiast jeżeli macie skórę suchą, to esencja będzie takim pierwszym wstępnym krokiem, żeby właśnie skórę nawilżyć, przygotować ją do kolejnych kosmetyków, które używacie. Natomiast ta esencja ma taką bardzo fajną formę stabilnej witaminy C, która rozpromienia skórę, przede wszystkim sprawia, że ona jest taka witalniejsza, bardzo ładnie nawilża skórę. I Recibo bardzo dba też o kosmetyki, o produkty, które, że tak powiem, wtłacza w te buteleczki, czyli skład. Są bardzo przemyślane, możecie sobie śmiało poczytać o tym składzie na stronie. Natomiast co mnie bardzo zaciekawiło, to to, że jeżeli dużo podróżujecie na przykład samolotem, macie taką właśnie przesuszającą się skórę twarzy, to ta esencja działa jak takie właśnie serum. Bardzo ładnie też nawilża Waszą skórę, więc to jest świetna opcja dla osób, które borykają się z tym problemem. Natomiast dla mnie jest to fenomenalny kosmetyk pod względem rozświetlania naszej twarzy. Wklepujemy ją sobie delikatnie i tak naprawdę skóra jest tak fajnie nawilżona i dzięki temu jest lepsza absorpcja kolejnego kosmetyku, którym jest serum. I o serum ja uważam, że naprawdę warto wspomnieć i warto też używać go rano, ponieważ są sera, które... Znaczy ogólnie mam wrażenie, że serum nam się kojarzy z pielęgnacją wieczorną, natomiast serum jest świetną alternatywą, żeby dać zastrzyk taki składników bardziej skondensowanych niż na przykład krem w naszej skórze. Jeżeli na przykład nie lubicie kremów, ja rzadko używam rano kremów do twarzy, szukam takich właśnie lekkich formuł, to serum jest świetną opcją, żeby właśnie zakończyć swoją pielęgnację. Natomiast pamiętajcie o tym, że warto skorzystać z kremu, ponieważ bardzo często jest tak, że serum po prostu nam szybciej ucieka z twarzy, wyparowuje i krem jest taką ostatnią warstwą, która nam to serum po prostu trzyma na buzi. I ja skorzystałam z takiej opcji najnowszej w zasadzie marki Lumen, ponieważ ona wypuściła świetną serię. Ja już Wam dużo mówiłam o tej serii na Instagramie. Bardzo mi się spodobała maseczka, którą Wam pokażę w pielęgnacji wieczornej, bo częściej używam po prostu maseczek w tym okresie. Natomiast to jest, słuchajcie, Nutri Recharging. To jest taka esencja serum, bardzo silnie regenerujące. Tutaj mamy połączenie pielęgnacji, odbudowy, intensywnie rewitalizującego serum. Przywraca skórze stan naturalnej równowagi dzięki skoncentrowanej mocy działania nordyckiego grzyba changa i czystej, arktycznej wody źródlanej, która odżywia i zapewnia optymalny poziom nawilżenia. Troszczy się o naszą skórę, przywraca jej równowagę, staje się gładsza, bardziej nawilżona i wygląda zdrowiej. I to, słuchajcie, serum możecie używać zarówno rano i wieczorem, natomiast ja, jak wiecie, jestem ogromnym fanem serum z Miszy, więc po nie sięgam wieczorem i słuchajcie, ostatnio miałam wrażenie, że już jestem przy końcówce tego serum, bo ta buteleczka jest dosyć ciężka, a ja używam go od 1,5 miesiąca i na całą buteleczkę zużyłam, słuchajcie, dosłownie tyle, więc jest też bardzo wydajne. A to serum ma taką fajną, gęstszą konsystencję, takiej esencji jakby. To nie jest takie bardzo wodniste serum, natomiast ono świetnie Wam przylega do skóry, ładnie się też rozprowadza. Ja zauważyłam właśnie takie wygładzenie. W ogóle ta cała seria regenerująca skórę, oczyszczająca, działa świetnie po prostu na moją przynajmniej skórę. Ja Wam pokazywałam na Instagramie ostatnio wieczorem, jak moja skóra wygląda po takim rytuale właśnie oczyszczania. Ona jest taka, słuchajcie, gładziutka, taka napięta. Bardzo mi się podobają te kosmetyki marki Lumen. W ogóle jak pokazuję Wam na Instagramie te produkty, to często mi piszecie, że uwielbiacie kremy marki Lumen, że to są absolutne hity. Oni naprawdę robią dobrą robotę, jeżeli chodzi o pielęgnację, zarówno poranną, jak i wieczorną. Natomiast jak spróbujecie tego serum i później maseczki, to muszę Wam powiedzieć, że to będzie ogromne wrażenie, takie pozytywne, bo te kosmetyki są świetne. Więc to jest kolejny krok, po który ja sięgam. Więc najpierw jest tonik, esencja, później serum. No i tak jak Wam mówiłam, nie zawsze wszystkie kremy mi się rano sprawdzają. Niektóre mają po prostu zbyt ciężką konsystencję i później efektem jest to, że moja skóra się po prostu bardzo świeci. Ja tego efektu nie lubię. Ja lubię na przykład rozświetlający efekt w postaci nawilżającego, rozświetlającego podkładu, ale nie lubię, jak moja skóra się po prostu świeci, bo wydziela za dużo sebum, bo jest obciążona tymi kosmetykami. I znalazłam świetną alternatywę, którą wypuściła marka It Skin.
To jest bardzo dobry krem. Jeżeli szukacie czegoś takiego właśnie żelowego, o lekkiej konsystencji, jednocześnie fajnie nawilżającej i chcecie właśnie przytrzymać to serum na buzi, no to ten krem będzie genialnym rozwiązaniem, głównie dla skóry mieszanej, tłustej, skłonnej właśnie do niedoskonałości. I marka It Skin wypuściła taki jakby właśnie żel do twarzy, który świetnie w ogóle nawilża. On ma super konsystencję, bo jest taki bardzo taki wodny i szybko się wchłania. Przede wszystkim jak nałożycie ten krem żel, to momentalnie Wam się wchłania, ale ta skóra jest taka fajnie napięta, nawilżona, jak takie wypolerowane jabłuszko wygląda troszeczkę. I moim zdaniem jest to jedna z najlepszych serii w ogóle marki It Skin. Ja, jak wiecie, bardzo dużo testuję tych produktów. Miałam już kremy BB, różnego rodzaju pielęgnacje w postaci pianek, kremów, serów, ale to jest absolutnym hiciorem. Ja do kompletu mam, słuchajcie, dwie maseczki w płachcie. Pokażę Wam w kolejnym właśnie filmiku z pielęgnacją wieczorną. Zrobimy sobie takie domowe spa przy okazji. I mam jeszcze piankę oczyszczającą. I pianka bardzo mnie zaskoczyła swoją konsystencją, bo ona też jest przezroczysta. I pod wpływem właśnie wody ona się robi taka właśnie konsystencji mleczka. Świetnie w ogóle oczyszcza buzię. No i wtedy używam ją z Foroluną. Bardzo fajny duet. Natomiast tak jak mówię, nie używam wody rano, więc po tą piankę sięgam wieczorem. Ten krem kosztuje 89 zł i ma 35 ml, ale jest nieziemsko wydajny, bo ma właśnie taką konsystencję żelową, więc jeżeli takie lubicie produkty, no to na pewno będziecie zadowolone. I mnie odpukać, nic się nowego nie pojawia. Moja skóra wygląda naprawdę nieźle i te rzeczy, które tutaj mam na brodzie, mi się po prostu goją. To są pozostałości po tym moim wielkim wysypie, który po prostu był, miałam duży wyrzut hormonalny. Co się też dzieje, wiadomo, w skórze podczas ciąży, że czasami Wam coś wyskoczy, czasami macie piękną skórę, ale ja raczej, jak wiecie, miałam bardzo ładną skórę przed ciążą, więc no... Myślę, że po prostu teraz to wszystko wraca powoli do normy. Takie kremy mi też pomagają, bo na pewno utrzymują takie nawilżenie, odpowiednie skóry i przede wszystkim, że tak powiem, stoją na straży, żeby nic nie wyskoczyło nowego, więc ta seria jest naprawdę świetna. Ale pamiętajcie o tym, że jeżeli nie macie skóry mieszanej, tłustej, czy też właśnie skłonnej do niedoskonałości, to marka It Skin wypuściła, tutaj mamy właśnie różne skróty dla różnych typów cery. Macie skórę dla skóry na przykład dojrzałej, dla skóry podrażnionej, odwodnionej i właśnie takiej tłustej czy mieszanej. Macie chyba 5 albo 6 z takich serii, więc ja Wam dam po prostu linka, będziecie mogły sobie sprawdzić po prostu, co Wam będzie najbardziej pasowało, ale myślę, że ta seria jest po prostu świetna, że marka It Skin naprawdę przemyślała produkt, który wypuściła na rynek. I ostatnim takim kosmetykiem, który ja używam, jeżeli chodzi o pielęgnację skóry, no to oczywiście krem pod oczy. Jak wiecie, ja jestem ogromnym fanem marki Mokosz i tego kremu używam wieczorem. Natomiast rano potrzebuję takiego lekkiego nawilżenia, takiej właśnie kolejnej żelowej konsystencji, bardziej takiej wodnistej, bo po prostu lepiej mi się trzymają kremy. Oczywiście na marce Mokosz również mi się dobrze trzyma, ale chcę, żeby ta pielęgnacja była zbilansowana i po prostu bardziej nawilżające kosmetyki używam rano, takie lekkie, fajne, żeby odświeżały ten wzrok, natomiast to spojrzenie. A w kolejnym kroku właśnie pielęgnacji wieczornej używam takie gęstsze, bardziej regenerujące kremy pod oczy, więc myślę, że ta pielęgnacja jest bardziej przemyślana i to jest, słuchajcie, taki krem z pompką marki Sobio. Ostatnio Wam pokazywałam. Te kosmetyki mi się bardzo fajnie sprawdziły, natomiast moja mama zrobiła mi nalot na łazienkę i dużo sobie rzeczy pozabierała do domu, bo stwierdziła, że ona sobie potestuje. Ona lubi takie naturalne kosmetyki, więc zabrała mi też krem właśnie do twarzy rano. Natomiast stwierdziłam, że jeżeli jej się sprawdzi przy cerze suchej i właśnie takiej podrażnionej, no to super, tak? Więc sobie po prostu wzięła do domu i zobaczcie, tego kremu już po prostu nie ma. Szybko się chłoną. Bardzo fajne rozwiązanie. No i coś, co ułatwi Wam też rozpromienić się tą buzię, bardzo ładnie nawilży Wam przy okazji. To jest krok, który możecie pominąć, natomiast ja, słuchajcie, od kiedy mam ten kosmetyk, tak naprawdę nie wyobrażam sobie pielęgnacji makijażu bez tego produktu. To jest taka, jak wiecie, w ogóle jeszcze dodam, że ja rzadko używam primerów, bardzo mi się fajnie sprawdził primer z marki Eveline, natomiast dalej nie mogłam znaleźć nic takiego ciekawego, co bym mogła używać zarówno rano, w zasadzie codziennie, tak, bo też chodzi o to, żeby nam się dłużej trzymał ten makijaż, był taki bardziej rozpromieniony i znalazłam coś takiego, to jest Instant Glow UV Primer. I dodatkowo ważna informacja, to ma SPF 30, bo pytałyście się mnie, czy ja używam nadal faktorów przeciwsłonecznych.
filtrów. Natomiast jeżeli jest taki okres, taki szaro, buro i ponuro, ja wiem, że trzeba używać cały rok tych filtrów, natomiast mi się po prostu nie chce, bo one są często takiej tłustej konsystencji. Ja mało się maluję latem, więc wtedy korzystam z takich produktów. Natomiast w tym produkcie macie zarówno takie rozświetlenie skóry, jak i właśnie duży faktor. SPF 30 moim zdaniem na taki okres jest świetny i dodatkowo ten kosmetyk bardzo ładnie pachnie i super nawilża skórę. I nie bójcie się, nic się nie pojawia na skórze dodatkowo, bo czasami pytacie się mnie, co warto jakby kupić, żeby Wam też nie wyskakiwały niedoskonałości, bo wiadomo, że jeżeli częściej używacie bazy, to ta skóra jest tak jakby obciążona tą bazą, bo w wielu bazach silikonowych wyskakują niedoskonałości, to się zgodzę. Natomiast ta baza nie jest taka, więc no jeżeli szukacie takiej fajnej alternatywy lekkiego kosmetyku, dodającego jednocześnie glow, nawilżenia skóry, no to to będzie super rozwiązanie. Pokażę Wam jeszcze jeden kosmetyk, który używam również podczas pielęgnacji porannej. Jest to odżywcze mleczko do ciała, również marki Lumen. To jest ta nowa seria, więc ja, jak wiecie, uwielbiam testować tą markę, uwielbiam jej nowości, więc stwierdziłam, że sobie przetestuję. Dodatkowo ma piękne opakowanie, więc to jest super alternatywa na przykład na prezent świąteczny. W ogóle ta cała seria, zobaczcie, no świetnie wygląda. Tak jakby ma stylizowane takie drewniane właśnie tutaj koreczki. Super, moim zdaniem bardzo ładnie się prezentuje. I to jest takie mleczko właśnie odżywcze, regenerujące do ciała o bardzo lekkiej konsystencji, bo ja uważam, że jeżeli już szukamy czegoś jako pielęgnację poranną, to powinna być ona lekka, jednocześnie odżywcza i szybko się wchłaniać. Ja bardzo często Wam polecam podczas pielęgnacji porannej takie kosmetyki. I zobaczcie, to jest to mleczko. Nie ma. Pozostawia taką fajną, nawilżoną warstwę. I jest takie bardzo aksamitne. Słuchajcie, skóra po tym mleczku jest naprawdę bardzo ładnie odżywiona. Bardzo lubię w ogóle, jak na przykład kończę swoją pielęgnację wieczorną, użyć takiej jednej pompki na dłonie. Ona mi zastępuje bardzo często, to mleczko zastępuje mi bardzo często taką pielęgnację właśnie do dłoni. Jak robię sobie peeling na przykład całego ciała, to jednocześnie sobie peelinguję ręce i później nakładam to, co później się pojawia na moim ciele. I bardzo często robię tak, że rano używam właśnie takiego mleczka. I na przykład na brzuch uda pośladki najpierw używam olejku. Pokazywałam Wam w projekcie Denko, że bardzo lubię to, ten olejek marki Bielenda. Natomiast później używam sobie właśnie takiego mleczka, dodatkową taką regenerację stosuję i muszę Wam powiedzieć, że bardzo mi się fajnie sprawdza taki duet. Więc to jest też alternatywa dla osób, które szukają czegoś zarówno w ciąży, mam bardzo fajny skład i dodatkowo świetnie nawilża ciało. Marka Lumen w ogóle dba o i design, i to, co wtłacza w swoje produkty, więc bardzo Wam polecam. Więc jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tej pielęgnacji, to dawajcie znać, co sądzicie o tym, żeby właśnie nie używać wody rano. Na pewno będą skrajne opinie, natomiast mnie się taka pielęgnacja sprawdza, mam mniej podrażnioną zdecydowanie skórę i tak jak mówię, od 2-3 tygodni testuję tą pielęgnację, więc zobaczymy, czy faktycznie przy niej zostanę. Natomiast nie czuję takiego efektu, że mam niedomytą skórę, wszystko jest w porządku i bardzo dużo osób zauważyłam z cerą właśnie suchą, wrażliwą, nie korzysta z wody rano. Na przykład Bogusia Spryszyńska chyba właśnie pierwsza zobaczyłam w ogóle u niej taki trik i stwierdziłam, że skoro widzę u siebie czasami podrażnienie skóry i chcę jakby uniknąć tego efektu, to przetestuję u siebie, zobaczymy jak to wyjdzie, więc no moim zdaniem naprawdę fajna opcja, żeby troszeczkę zmodyfikować swoją pielęgnację, jednocześnie nie usuwać się tej warstwy lipidowej, co jest tylko i wyłącznie na plus dla Waszej skóry. Więc dajcie znać, co sądzicie o tych produktach, co sądzicie o właśnie tych etapach, które ja dzisiaj Wam zaprezentowałam, bo myślę, że każda z Was znajdzie coś dla siebie. Bardzo dużo osób ma ostatnio skórę taką mieszaną, skłonną właśnie do przytłuszczeń, więc pamiętajcie o tym, żeby ją bardzo dobrze nawilżać. No i co, widzimy się w kolejnych filmikach. Ściskam Was cieplutko i do zobaczenia. Trzymajcie się, pa!